Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magusiu na W50, no i poklikamy sobie jeden loszek, dokładnie tak, tak naprawdę tylko na jeden loch mamy fajne procenty, ale chcę ten odcinek nagrać głównie po to, żeby wam przedstawić takie moje przemyślenia na spokojnie już tak naprawdę po ponad tygodniu tego, jak kliknąłem te lochy, czy wszystko dobrze zrobiłem, co bym tutaj lepiej zrobił, jakie błędy popełniłem. Oczywiście to wszystko będzie moja subiektywna opinia, więc możecie pisać w komentarzach, czy się z czymś zgadzacie, czy się nie zgadzacie, czy może coś inaczej byście zrobili. No ale tak czy inaczej, ktoś mi w ogóle podrzucił pomysł na taki film, no i uznałem, że to będzie na pewno fajne. No a w tle, tak jak wspomniałem, będziemy sobie klikać jeden loszek, dlatego że już tak jak kiedyś mówiłem, chyba nawet na tym filmie, gdzie tam klikaliśmy te lochy po tym stopie, no już z Magusia będą się regularnie odcinki pojawiać, z tym, że no wiadomo, już mamy tutaj, no nie chcę powiedzieć, że late game, ale no już niestety tych lochów nie zostało nam za wiele do pokonania, no i te procenty będą bardzo wolno rosły. W tym momencie mam jeszcze stary ekwipunek z tego poziomu 460, więc myślę, że taki większy, fajniejszy progresik na tym magu zrobimy dopiero po legendarnym lochu, który pewnie będzie w okolicach Wielkanocy. No a dzisiaj mamy tak naprawdę chyba 0,40%, coś takiego, tylko i wyłącznie na ten loch, dokładnie na górę popiołów 5 na 10, no i jego spróbujemy sobie dzisiaj zrobić. Jakieś tam chyba jeszcze, nie wiem, szkołę magii bodajże, mam tutaj jakieś 007, chyba tutaj mam 007, no i reszta to jest not possible, coś takiego, tak czy inaczej, no mówię, raczej tutaj dzisiaj dużego progresu się nie spodziewajcie, no ale będziemy to sobie klikać, no a w tle oczywiście z wami pogadam. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i tak jak wspomniałem, możecie pisać komentarze, co wy byście tutaj lepiej zrobili, bo tak naprawdę ten Maguś to była taka moja pierwsza postać, gdzie na poważnie wziąłem się za stopowanie lochów, no i ta taktyka jeszcze jak ja to zaczynałem była taka, do tej pory w sumie jest taka dość niewiadoma, w sensie takim, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy to faktycznie zacząć robić, kiedy to skończyć robić, jak to wyjdzie najlepiej, jak to wyjdzie najoptymalniej, no i po prostu ludzie tak naprawdę dopiero testują. No i ja tutaj na tym Magusiu też poniekąd przetestowałem, żeby na innych postaciach zrobić to lepiej, no nie? Wiadomo jak to wygląda. Dobra, jak widzicie w tym momencie mamy poziom prawie 494, jak dzisiaj zrobimy ten loszek, to ten poziom nam wpadnie, więc może zaczniemy od tego, że zrobimy sobie walki tutaj za PD, dlatego że wiadomo, no jeżeli chodzi o tutaj przygodomat, no to dostajemy z niego golda, więc im wyższy level, tym lepiej. Tak samo z kółka dostajemy golda, więc też tego nie będę jeszcze robił przed wbiciem levela, no ale ręka to jest czysty exp, więc chcemy to zrobić zanim wbijemy kolejny level, żeby tego expa dostać po prostu więcej. Jeżeli chodzi o to, jak to w tym momencie wygląda, no to ja oczywiście sobie codziennie skanuję tutaj tą postać, codziennie sprawdzam, no i tak jak przed jakby kliknięciem tych lochów gromadziłem, grając pod expa, oczywiście gromadziłem no tak 140 milionów expa, 135, czasem 145, no coś takiego, wiadomo, że to się tam różniło, zależy od dnia, czy nam się jakaś misja czerwona trafiła na expa i tak dalej, różnie to wyglądało, no ale powiedzmy tak między 135 a 145 to była taka średnia tego expa. Tak po zrobieniu tych lochów dostajemy dziennie no tak między 75 a 80, z tego co zauważyłem mniej więcej tyle właśnie udaje nam się tego expa zyskiwać, no ale oczywiście wtedy graliśmy na expa, tak jak wspomniałem, no a teraz gramy na golda. Jeżeli chodzi o golda, no to grając na tego expa przed kliknięciem lochów dostawałem dziennie około, oczywiście mowa tutaj cały czas o takich zwykłych dniach, bez żadnych eventów i tak dalej, dostawałem około no tak 50-55 bazówek, czyli podstaw, grając na expa. W tym momencie średnio dostaję 100, czasem są dni, gdzie dostanę, nawet tam raz wykręciłem 108, wczoraj na przykład 102, czasem 95, no ale powiedzmy, że taka średnia to jest około 100 bazówek dziennie, więc no teraz grając tak powiedzmy przez cały miesiąc dostaniemy tutaj około 3000 bazówek, także no fajna ilość, na pewno nawet bardzo fajna ilość, no i te bazówki, te statystyki ogólnie
Bardzo fajnie będziemy sobie mogli farmić, no nie? Ja tutaj od zawsze powtarzałem, że ja nie jestem graczem na expa, ten level się zawsze gdzieś tam z boku będzie wbijał, czy to nawet co 20 dni z kalendarza mamy pełny level, w ogóle jak tu, Jezus, tragicznie nam idą te arenki, coś akurat na odcinku. Tak jak mówię, no ja zawsze lubiłem mieć wysokie statystyki, zresztą te statystyki tak naprawdę później, już w takiej późniejszej fazie gry odgrywają największą rolę, no a jeżeli chodzi o ten level, to on się gdzieś tam z boku wbija, no i po prostu nie zależy mi, żeby był najwyższy. Oczywiście wiadomo, im wyższy level, tym więcej dostajemy tego golda ze wszystkiego, to jakby na plus, no ale mówię, wydaje mi się, że to, co miałem zyskać tak jakby, może wiecie co, skoro już tu wszystko zrobiliśmy, to chyba lecimy od razu w ten loch. Nie ma co się zastanawiać, żeby coś wam tutaj w tle mrygało, że tak powiem. Tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o tego expa, no to wydaje mi się, że wycisnąłem wszystko, co mogłem wycisnąć. Zacząłem stopowanie lochów na poziomie tam 384 około, skończyłem jakoś pod koniec 463, chyba tam jedno albo dwa tornada mi były potrzebne. No i ten 464 level żeśmy sobie wbili, więc tak to wyglądało, także no z tej górki expa wycisnąłem co się dało, no i po prostu tego expa sobie fajną ilość nadrobiłem. Zaraz tu wam pokażę topkę, bo w ogóle dwie osoby w ostatni weekend też wyskoczyły, co ciekawe też dwóch magów, więc póki co magowie tutaj mają najwyższe poziomy na serwerze. No ale właśnie, jakie wydaje mi się, że błędy zrobiłem. Po pierwsze, ten taki start stopowania lochów nie był zbyt mocno przemyślany przeze mnie. To znaczy mówię, to była moja pierwsza postać z tym stopowaniem tak na poważnie, na długo, no i ja tak do końca nie wiedziałem, kiedy chcę to zacząć robić. Dość mocno te lochy docisnąłem, no i zacząłem to stopowanie właśnie na poziomie 384, a nawet chciałem je zaczynać w okolicach poziomu 390, ale potem coś tam mi się przestawiło. No i stwierdziłem, że nagram wam ostatni odcinek właśnie z tego klikania lochów, dobiłem na tym odcinku 384, no i stwierdziłem, że okej, stop, dalej już tego nie robimy. Więc tak to wyglądało, no i mówię, raczej ten poziom, na którym ja potem na zabójcy na przykład się chciałem zatrzymać, czyli 375, powiedzmy między 375 a 380, to jest, wydaje mi się, że taka najlepsza opcja, żeby to zacząć robić. Mniej lochów wtedy zrobimy, więcej tego expa zyskamy później, dłużej jesteśmy na tej górce, no i też za dużo nie tracimy z kalendarza, no bo jednak pamiętamy, że w kalendarzu co 20 dni mamy pełny poziom, więc jak jesteśmy już po poziomie 393, no to wtedy co 20 dni dostajemy 1,5 miliarda expa, no a jak jesteśmy przed, no to dostajemy tyle, ile nam brakuje do kolejnego levela, więc jak ktoś zaczyna stopować, nie wiem, widziałem takie przypadki na 330 levelu, no to co te 20 dni dostaje z tego kalendarza o wiele mniej expa, aniżeli osoba, która tam klika dalej. Więc tak to po prostu wygląda i moim zdaniem właśnie taki 375 level jest jak najbardziej ok, więc to bym powiedział, że taki pierwszy, powiedzmy, jakiś tam błąd ewentualnie. Wiecie co, ja tutaj może jeszcze SF Toolsa sobie odpalę, nie zrobiłem, mam w ogóle przygotowany taki arkusz, powiedzmy, w sensie no nie arkusz, tylko po prostu notatnik, gdzie wypisałem mniej więcej co tam powinienem wam powiedzieć. No ale właśnie ten nieprzemyślany start to wydaje mi się, że pierwsza rzecz, która tak jakby troszeczkę zaburzyła to, ile byśmy mogli faktycznie tego expa wyciągnąć na tej postaci, jeżeli zrobilibyśmy to no wcześniej, nie? Generalnie wcześniej. Dobra, mamy tak, na pogromce słoniowatych 0,41, czyli tak jak wam mówiłem, na te infernusy, czyli też wam powiedziałem, mamy 0,06, no i cyklop polifem mamy 0,00. Tu w ogóle jak to nam szybko padnie, to jeszcze spróbujemy tego cyklopa zrobić, bo ktoś mi pisał, że jak sobie ogarnę dobre runki do broni, żeby oczywiście nie były na błyskawice, bo on jest odporny na błyskawice, to ten cyklop też nam powinien paść, ale to zaraz sobie przetestujemy, zobaczymy, ile nam będzie potrzeba grzybów, żeby padł ten pogromca. No więc tak to po prostu wygląda. Kolejna sprawa to jest, wydaje mi się, że za wczesny koniec, to znaczy ja wyszedłem z założenia, tak jak mówię, że ja tutaj nie chcę bić rekordów levelowych. Gdybym chciał bić rekordy levelowe, to przetrzymałbym jeszcze te lochy do jakiegoś, nie wiem, 470 levela. Później wydaje mi się, że z tego 470 mógłbym nawet, jakbym się uparł, to wbić poziom 500. No i na tym 500 jeszcze tutaj w ogóle nam się odblokowywuje, to też jest kolejna fajna sprawa, ten loch, czyli dojo bohaterów z dzieciństwa. Jak widzicie, awansuj na poziom 500, no i to nam pada od razu, więc wbijając poziom 500 od razu tak jakby wbijasz 502, bo każdy ten przeciwnik daje 300 milionów expa, wiadomo, to nam daje łącznie 3 miliardy expa za pokonanie całego tego lochu, no a on
pada bez żadnych problemów. Więc tak jak wspomniałem, gdybym chciał tutaj bić jakieś rekordy levelowe, to po prostu dłużej bym to podtrzymał, no ale nie wiem właśnie, czy jeszcze tego nie powinienem dokręcić, ale z tym się tak jakby nie jestem przekonany po prostu, może tak, dlatego że mówię, nie chciałem tu bić żadnych rekordów levelowych, zależy mi na jak najszybszym gromadzeniu statystyk, no i myślę, że na tym, w tym momencie jesteśmy już na fajnym etapie, no około 100 bazówek dziennie to jest naprawdę spora ilość, a teraz z każdym kolejnym levelem będzie to jakby rosło jeszcze, więc tak to generalnie wygląda, ale właśnie tutaj co do tego podpunktu mogę wam pokazać dwóch graczy, dlatego że na moment klikania tych lochów, czyli to tam kiedy było, tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, już nie pamiętam, mieliśmy najwyższy poziom na serwerze po kliknięciu tych lochów. Mamy tutaj Bajna, który był, jest wojownikiem, no i Bajn ma lochy dociśnięte tragicznie, w sensie takim, że bardzo mocno. Zobaczcie, on ma tutaj gemiki po 1700, praktycznie wszystkie, no ewentualnie tam jakieś 1650, no ale te gemy ma potężne, no i statystyki również ma potężne, więc on tym wojownikiem, mimo że to jest wojownik, no my jesteśmy magiem, więc to też nie jest jakaś wybitna klasa do lochów, no ale ten Bajn docisnął te lochy bardzo mocno. Kolejny przykład osób, które już kliknęły te lochy, no to jest Warki. On tutaj też gemików co prawda nie ma aż tak mocnych, widzę, że teraz sobie powymieniał, no ale tak czy inaczej on, jeżeli chodzi o lochy, jest bardzo, powiedzmy, na podobnej pozycji co my, więc no tutaj mamy bardzo podobny ten level, no i to jest też dobry gracz, nie? Więc ja tutaj też się jakby na tych dobrych graczy tak troszeczkę zapatrywałem, że tak powiem, no i jak oni sobie kliknęli już na tym legendarnym lochu w Boże Narodzenie, no to ja stwierdziłem, że też trzeba to zrobić. Kolejną osobą, która kliknęła, jest Morświn, ale on akurat nie wiem jak stoi z lochami, to jest paladyn, więc no jemu też jest na pewno ciężej te lochy. Tutaj Ashu to już dawno chyba przeszedł na golda i tak naprawdę jakoś mocno tych lochów z tego co widziałem nie stopował. No i tak ten poziom ma dość wysoki, więc też to nieźle wygląda. Tu Pikachu chyba w ogóle nie stopował, Universe tak samo. Tutaj też trzeba brać poprawkę, że taki Universe, taki Sombej, który też nie stopował, ma w tym momencie tych lochów o wiele więcej. Jeżeli ja bym miał takie lochy jak Sombej, to bym miał jeszcze 3 levele do przodu, z tego co widziałem, bo on tam to kiedyś wysyłał, więc no tutaj mówię, Berki zdecydowanie te lochy mają bardziej dopchane. No ale właśnie, w ostatni weekend dwie osoby kliknęły lochy i jest to Inkrementare, który zobaczcie, wbił poziom 497, więc no ponad 3 levele więcej aniżeli my, no i kolejną osobą jest Neomo, który wbił no w sumie też prawie 497, niewiele mu brakuje. No i teraz tak, Inkrementare gemy ma po 1200-1100 co niektóre, także on na pewno tych lochów ma mniej, powiedzmy, w sensie, no dobrze, lochów ma mniej zrobionych aniżeli my, z racji tego, że ma po prostu słabsze statystyki z tego co widzę, więc no on tutaj naprawdę tym levelem bardzo, ale to bardzo mocno, powiedzmy, no przegonił nas, no a on zastopował lochy na poziomie 360 z tego co tu napisał, to też nie wiem czy to jest na pewno prawda, no ale raczej nie miałby powodu, żeby wiecie, kłamać, więc no na 360 bardzo, ale to bardzo wcześnie. Tak samo tutaj Neomo ma napisane, że zastopował lochy na poziomie 356, więc no wszyscy mówią, żeby właśnie nie stopować tak wcześnie, bo ten kalendarz, bo się traci expa, bo to, bo tamto, no a tutaj te osoby w tym momencie wyszły na tym bardzo dobrze, no bo te lożki no zastopowały dość wcześnie, na to wygląda, no a tak czy inaczej przebiły bardzo mocno levelowo. Neomo tak samo, zobaczcie, on tutaj ma gemy no bardzo podobne, nawet niektóre ma jeszcze niecałe 1100, więc on tych lochów na pewno jeszcze będzie w stanie więcej zrobić, no a tak czy inaczej bardzo mocno tym levelem nas przegonił. Czy to jest, powiedzmy, dzięki temu, że tak wcześnie te lochy zastopował, czy po prostu grał lepiej, grał mądrzej, lepsze misje wybierał, coś tam, no to lepiej ogarniał ogólnie, nie wiem, nie mam pojęcia z czego to wyniknęło, no ale widzicie, te dwie osoby tutaj póki co przodują, jeżeli chodzi o poziom, no i bardzo ładnie to zrobiły. Klikały w ogóle lochy na ostatnim evencie, co moim zdaniem też nie było giga mądre, no bo wiadomo, jak mamy event Wiedźmy, no to ja tam z tego eventu Wiedźmy chyba około 180 bazówek sobie zyskałem. Natomiast oni, no jedyne co, no to ostatnio był event Kowala, więc tych epików jakoś dużo nie zmarnowali podczas klikania tych lochów, dlatego że mieli więcej rozmontowań, no ale jednak itemki od tej Wiedźmy, na to wygląda, że większość musieli sprzedać po normalnej cenie, w sensie itemki z tego Tornada, nie mogli sprzedać do Wiedźmy, tylko musieli po normalnej cenie, no bo po prostu tak wyszło, nie? Po prostu tak wyszło.
O dobra, szybko padło, okej, fajnie. I mamy 4-9-4. Tak wyszło, no i tak czy inaczej poszło to dla nich na plus, więc no ciekaw jestem, z czego to wyniknęło. Tutaj mówię, w ogóle tych graczy nie znałem, w ogóle oni się tutaj w topce nie przewijali, a nagle niepozornie wyskoczyli na najwyższy poziom. Możemy sobie obejrzeć oczywiście tego pogromcy słoniowatych, jak to tutaj wyglądało. Barbar za wiele nie zrobił, Maguś w sumie też nie, mamy miliard HP i zobaczmy, czy Gunegunda tutaj podziałała, no na pewno, wydaje mi się, że na pewno, to jest w ogóle wojownik, także raczej, ale spoko, nawet szybko nam padł, no 0,40% to nie są takie małe procenty, więc nie ma co się dziwić, no i 300 milionów expa zainkasowane, więc to co miałem zrobić na tym odcinku to zrobiłem, rozgaduję się tutaj, ale spoko, jakoś tam padło. Dobra, tu mamy błyskawice, ej, my mamy wszędzie błyskawice, zobaczcie, czyli jak my byśmy teraz popodmieniali sobie te runki, to może i ten cyklop by nam padł, tylko właśnie, weźcie to teraz podmięcie, jak ja tu nie mam praktycznie w ogóle, tu mam 53%, ej, to ja nawet nie mam jak tego podmienić dzisiaj, tu mamy zimno 59%, no to dobra, to chyba tego cyklopa już sobie niestety nie zrobimy, może zrobię jeszcze jednego skana, zobaczymy jak to wyjdzie na tego kolejnego przeciwnika, może coś tam jeszcze byśmy podziałali, więc no nie wiem, możecie też napisać co wy uważacie, no ale mówię, bardzo ładnie nas tutaj chłopaki przegonili w tym poziomie, no to wiadomo, no to są koniec końców ze 3 levele plus minus, może 4, to nie robi jakiejś giga dużej różnicy, jak się zrównają ze mną lochami, to może tu jeszcze poklikamy, na niego mamy niby 0,06, ale może jeszcze padnie. A najwyżej na kolejnym evencie jakimś tam epickim sobie spróbuję te bronie powymieniać, bo myślałem, że mam więcej broni odłożonych, tak szczerze, żeby tam powachlować tymi runami. Poza tym zobaczcie, że my mamy wszędzie błyskawice, więc mamy tragiczny setup, jeżeli chodzi o ubicie tego cyklopa. Także ładnie tu pocisnęli, a oczywiście to nie jest koniec. Bardzo dużo osób czeka, z tego co wiem, do lochu wielkanocnego, legendarny loch na Wielkanoc i wtedy będą dopiero te lochy klikać, więc bardzo możliwe, że jeszcze tutaj dalej z tymi levelami wyskoczą. Także no ciekaw jestem, jak to się rozwinie. Oczywiście będziemy to sobie obserwować, będę wam też zdawał relacje. No ale mówię, kolejnym takim moim błędem jest, to już wam powiedziałem, no i robienie misji pod golda dość wcześnie. O co mi chodzi? Chodzi mi oczywiście o to, że jak jesteśmy w trakcie stopowania lochów, to chcemy tego expa wyciągnąć jak najwięcej ze wszystkiego, czyli po prostu lecimy na expa cały czas i tak dalej. Jeżeli eventy były łączone, czyli był na przykład event expa i golda w jednym, no to ja oczywiście leciałem sobie na expa. Natomiast jeżeli był zwykły event golda, to ja dość wcześnie zacząłem lecieć sobie właśnie na golda. Już tam chyba nawet w okolicach 400 poziomu, co też wydaje mi się, że było błędem. Dlaczego? No bo tak jak mówię, chcemy wyciągnąć jak najwięcej expa. Widziałem, że tutaj topowi gracze lecieli na expa, no a my, tak jak mówię, dość wcześnie zaczęliśmy, oczywiście mowa tutaj stricte o evencie golda, samym evencie golda, zaczęliśmy lecieć na tego golda. W tym momencie powiedziałbym, że na golda nie ma sensu iść, jeżeli stopujemy lochy podczas eventu golda, oczywiście powtarzam, wcześniej niż na 420 levelu. 420 level to jest taki minimum, żeby sobie klikać misję pod golda w event golda, a może nawet później, żeby po prostu tego expa jak najwięcej podczas stopowania wyciągnąć. Ja tutaj wcześniej zacząłem na tego golda i zresztą nie tylko tutaj, na zabójcy tak samo, no i nie wiem, czy to finalnie mi gdzieś tam może jeszcze z jednego levela, powiedzmy overall, nie ucięło do reszty, którzy robili to pod expa, no nie? Więc to są takie błędy główne, które mi przychodzą do głowy. Oczywiście nie siedziałem tutaj z kalkulatorem, nie liczyłem każdej misji, ja nie jestem taki, żeby tutaj wszystko od linijki robić, mam tych postaci trochę, jakbym miał Z2, to bym się mógł tak bardzo skupiać i tryhardować, mam tych postaci więcej, więc nie jest sposób na każdej skupić 100% uwagi, żeby tu wszystko idealnie zrobić, także na tym na pewno też coś tam, powiedzmy, straciłem, no ale tak czy inaczej mówię. Jeżeli chodzi stricte o takie błędy, które mi przychodzą do głowy, to jest właśnie, podsumowując, nieprzemyślany start tego stopowania lochów. Powinienem to zrobić jakoś na 3-7-5 levelu. Uważam, biorąc pod uwagę Incrementare i Neomo, którzy zaczęli bardzo wcześnie i są do przodu, o dziwo. Do tej pory nie wiem jak, ale no wyskoczyli do przodu levelowo, tak czy inaczej. Kolejna sprawa to jest właśnie dość wczesne granie na event golda podczas, w sensie na golda podczas eventów golda. Powinienem to zacząć później robić. No i być może jeszcze
jeszcze wytrzymać te z 5-6 leveli, może nawet do jakiegoś, ile ja tam wbiłem leveli? Zacząłem na 4-6-4 powiedzmy, czyli wbiłem 28 leveli chyba, jak się nie mylę, z samych lochów podczas tego streama i podczas tego odcinka. Ten odcinek w ogóle już ponad 5000 wyświetleń zrobił, więc bardzo dużo, więc może mógłbym po prostu jeszcze do jakiegoś, nie wiem, 4-7-2 i wtedy idealnie 28 leveli dałoby mi 500, no i wtedy byśmy sobie od razu wbili 502 dzięki temu lożkowi, o którym wam wspomniałem. Więc no, takie są moje, powiedzmy, jakieś tam przemyślenia. Zobaczymy oczywiście, jak to dalej wyjdzie. Ja tutaj mówię, nie leciałem po rekord levelowy, gdybym leciał, to bym to na pewno dłużej trzymał, więc będę dalej obserwował i oczywiście klikamy sobie tutaj dalej, żebyście nie pomyśleli, bo i tak uważam, że to zrobiłem dobrze i uważam, że no, te powiedzmy 5 leveli, nawet 6, 7 to nie będzie jakaś horrendalna różnica. Więc gramy sobie oczywiście tutaj dalej, żebyście nie myśleli. Ciśniemy tym magusiem, chcę mieć w końcu jakąś postać, na której przebiję 500 i będę leciał dalej. Bo ja tam na przykład na wojowniku strasznie słabe, to tam nawet nie można nazwać stopowaniem lochów. Takie to było, powiedzmy, stopowanie na 20%. No i tam też dużo przez to levela traciłem do niektórych, więc dlatego tam też skończyłem, bo błąd został popełniony dość duży. No a tutaj, tak jak wam wspomniałem, gramy sobie dalej, oczywiście nie wygląda to tak źle, nie ma tragedii, no i będziemy dalej obserwować. Najwięcej na tym serwerze wydarzy się właśnie na uważam Wielkanoc i na ten legendarny loch wielkanocny. Co do mojej postaci, nie przebierałem w ogóle itemków, bo to wam też mówiłem, że może na weekendzie epickim poprzebieramy, no bo my, tak jak już wspomniałem, te itemki mamy z poziomu 460 około, więc no tutaj same bronie, zobaczcie, broń zwykła, pierwsza, lepsza, co mi wyleciała w sklepie, 176 średnich, podejrzewam, że legendarna da z 200, jak nie lepiej, no ale mówię, nie chciałem tego robić, szkoda mi było wymieniać na zwykłe itemy. Tutaj mamy bardzo duże ulepszenia razy 18, tu sobie oczywiście cały czas ten kryształ zbieram, już może nie tak jak wcześniej, ale zbieram, żeby cały czas tutaj do przodu leciały te ulepki, więc szkoda mi po prostu, żeby to wymieniać teraz, na tym ostatnim weekendzie epickim zrobić, i tak uważam, że nie wiem, z 2, może 3 lochy mi to da do zrobienia i tyle, no i potem na Wielkanoc, na legendarnym lochu po raz kolejny się przebierać, więc po prostu tak jak wspomniałem, przebierzemy się na Wielkanoc, no i będziemy sobie wtedy po tym lochu wielkanocnym legendarnym na odcineczku cisnąć te lochy i może zrobić ich więcej. Chyba tyle, chciałem tak po prostu, wiecie, pogadać z wami, co ja o tym myślę, jak to tu w tym momencie wygląda. Mamy ten 494, udało nam się dobić dzięki temu lożkowi, no i mówię, no 3 levele około tracimy w tym momencie, nawet więcej, no powiedzmy 3,5 średnio do Incrementare i Neomo. Nie wiem szczerze, jak to się stało, nie wiem z czego to wynika, mówię, no bardzo wczesny stop lochów, jeden jak i drugi kolega, jeżeli wierzyć ich opisom, więc dla mnie to, ja nigdy nie byłem fanem takiego wczesnego stopowania lochów, no jak widzimy, troszkę im to oddało, mimo że ja o wiele dłużej dostawałem jakby więcej ekspa z kalendarza, co 20 dni, no to mimo to i tak tutaj to, powiedzmy, nie nadrobiło tego, więc ciekaw jestem jak to wyjdzie, ale i tak wydaje mi się, że ten 360 to jest za wcześnie, i tak myślę, że taki 375 to jest idealnie. No i zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie na przykład na takim łowcy, na zabójcy, gdzie na zabójcy, chociaż tu akurat serwer jest no bardzo, bardzo w porównaniu do W50 słabszy, no ale też na zabójcy stopujemy od 375, więc już mamy 450, no i zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Nawet mam, powiem wam szczerze, taką, powiedzmy, taki plan, żeby na tym zabójcy może dobić do tego jeszcze te 20 leveli, do tego 470, i może wtedy zrobić wam takie potężne klikanie lochów w pakiecie z wbiciem 500 levela. To się dużo tam nie zmieni, 30 leveli na zabójcy powinienem wbić z lochów bez problemu, jak już będę miał 470, no a mówię, będzie to na pewno fajne do oglądania, więc może coś takiego sobie zrobimy. Tyle, chyba tyle, lożków już więcej nie zrobimy, trochę popróbowałem na tych niskich procentach, ale nie ma co, tego sobie ubiliśmy, więc spoko, dobiłem 494, więc też spoko, no i myślę, że to, co wam chciałem powiedzieć, to wam powiedziałem, a jeżeli czegoś, powiedzmy, jesteście ciekawi, to oczywiście pytajcie w komentarzach, chętnie wam tam odpowiem i może jakieś rady dam, może wam to, co powiedziałem w tym odcinku, pomoże, jeżeli jesteście w trakcie stopowania lochów albo będziecie stopować te lochy. No tak jak mówię, zobaczymy, nie? Piszcie po prostu w komentarzach, chętnie tam poodpowiadam. No i wszystko, nie?
Wydaje mi się, że wszystko. Także tyle. Cel na odcinek zrealizowany. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie oczywiście zostawić kciuka w górę, pamiętajcie o tym. No i piszcie te komentarze, co Wy o tym sądzicie, co Wy byście na moim miejscu inaczej zrobili podczas tego stopowania lochów, co byście zmienili, co tam uważacie. Jeżeli czegoś nie wiecie, to tak jak mówię, pytajcie. Dzięki pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!